Właśnie jak tu było o tej sprawiedliwości umiłowanej człowieka, to dzisiaj czytałem sobie, przypomniałem, z drugiej księgi Kronik czytałem o Jehoszafacie, jak wyruszył przeciwko Moabitom i Amonitom. I tam było opisane właśnie, jak oni wyruszyli i to prorok do niego powiedział: nie waszą rzecz będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, oglądajcie ratunek Pana, Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się, nie lękajcie. Jutro wyjdziecie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów stali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mi, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. To właśnie myślałem sobie, że taka dziwna sytuacja, że oni wyruszali na wojnę, a tak naprawdę to chwalili Boga, kiedy szli na wojnę. Byli nastawieni, że Pan im da zwycięstwo. Tak właśnie myślałem sobie, że tak samo jest z tą sprawiedliwością, że człowiek często by chciał się własnej sprawiedliwości uchwycić, tego co sam potrafi, swoich jakichś uczynków, ale tak naprawdę to wszystko od Boga pochodzi. Człowiek sam z siebie nic nie może zrobić i warto się na nim oprzeć. I tak myślałem, że właśnie to jest to, czego Bóg oczekuje od człowieka, żeby szedł, uwielbiał Go na tej ziemi i nie opierał się sam na sobie, a On wtedy da zwycięstwo. I dalej tam, jak się czyta, to ci wszyscy wrogowie leżeli pobici, kiedy oni przyszli na to miejsce walki. Więc Pan dopomoże właśnie, żeby opierać się tylko na Nim i iść uwielbiać Go w tym życiu. On uczyni to, co potrzebne. Amen.